właśnie mówiąc o tej odpowiedzialności, tych Piotrusiach, Panach i tak dalej, gdzieś tam, to też jest, prowadza do stoicyzmu, bo stoicyzm to jest podjęcie decyzji, z czego ja rezygnuję, z angażowania się w co ja świadomie rezygnuję i przejmuję odpowiedzialność tylko za tą część, na której się znam. Ten ogród, który ja potrafię pielęgnować, pielęgnuję, a to, co się dzieje w ogrodzie sąsiada, może w jakiś tam sposób mi zaszkodzić oczywiście, więc mogę mu tam coś powiedzieć i tak dalej, ale to są już nie moje burze, nie moje wojny, nie moje bitwy do wygrania. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Pozdrawiam Was i chciałbym Was zaprosić do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem w trakcie mojej podróży Tour de Pologne, o której Wam mówiłem, że robię teraz i podróżuję po Polsce i spotykam się z ciekawymi ludźmi, których często też zapraszam właśnie do rozmowy, którą chciałbym się z Wami podzielić. Tym razem goszczę w profesjonalnie urządzonym studio nagrań należącym do mojego gościa z Bielska-Białej, Leszka Cibora, który na co dzień jest znanym youtuberem, prowadzi popularny kanał o nazwie Przeciętny Człowiek. Jest to kanał o rozwoju osobistym ze wspaniałymi i niezwykle praktycznymi animacjami i lekcjami życia i biznesu. Współprowadzi też podcast Dobra Zmiana, więc dzisiaj rozmawiamy z Leszkiem, no ale zanim przejdę do Leszka, chciałbym Was zaprosić do, jak zwykle, do Po Ludzku o Pieniądzach. Tam już czekają na Was dwa odcinki. Jeden jest o IGZE z Łukaszem Tymoszukiem, a w drugim rozmawiam również z Leszkiem, dzisiejszym gościem Lepiej Teraz, o czterech krokach do lepszej sytuacji finansowej. To tyle, jeśli chodzi o Po Ludzku o Pieniądzach. No a chciałbym też nawiązać do listów, które od Was otrzymuję. W dalszym ciągu otrzymuję od Was listy i żeby już stało się zadość tej tradycji, dzisiaj też będzie list. List od słuchaczki, który otrzymałem w tym tygodniu. Nie jestem w stanie czytać wszystkich. Na publikację wszystkich też nie każdy się zgadza. Akurat Karolina zgodziła się na publikację tego listu. Nawet ucieszyła się i powiedziała, że będzie czekała, aż usłyszy, kiedy go zacytuję. Także Karolina, pozdrawiam Cię serdecznie. Otóż Karolina napisała do mnie przede wszystkim, żeby podziękować, ale też, żeby podzielić się pewną swoją historią i wrażeniami. A dlaczego chcę przeczytać ten list? Nie dlatego, żeby pokazać, że otrzymuję listy, chociaż z tego jestem bardzo zadowolony i bardzo mnie to cieszy. Jestem szczęśliwy, że jest pozytywny feedback, ale przede wszystkim w liście zawarte jest wiele ciekawych wskazówek, w jaki sposób można korzystać z podcastów Lepiej Teraz. I te osoby, które słuchają po raz pierwszy, mogą znaleźć tutaj ciekawe wskazówki, jak i również inspiracje. Więc może zacznę. Cytuję. Radku, chciałbym z całego serca podziękować Ci za to, co robisz. Twoje podcasty zmieniają życie. Nie mam w tym momencie do pisania wielkiej, wspaniałej historii. Chcę za to powiedzieć Ci, że słuchanie Ciebie w drodze do i z pracy wpłynęło na mój większy spokój, na odnalezienie chwili dla siebie, o którą ostatnimi czasy jest mi bardzo ciężko, wreszcie na zastanowienie się i pracę nad sobą. I w końcu na inspirację. Celowo nie kończę słowa inspiracje przez E, bo niejedną inspirację już mi dałeś wraz ze swoimi gośćmi. Jestem 32-letnią żoną i mamą ponad półtora rocznego Olusia. Na co dzień pracuję w jednej z firm Big 4, mieszkam Big 4, mieszkam w Warszawie, dokąd przeprowadziłem się już prawie 8 lat temu z Płocka. Jako mama takiego malucha, w dodatku pracownik korporacji, jest mi wybitnie ciężko znaleźć czas dla siebie na co dzień. Zawsze jest ktoś albo coś ważniejszego. Od jakiegoś czasu życie w takim trybie zaczęło mi mocno doskwierać. Zaczęłam po prostu tęsknić za sobą. Zastanowiłam się, co mogę zrobić, żeby wyszarpać dla siebie trochę czasu. I w ten sposób wykasowałam aplikację Instagram, choć nadal mam konto. Po paru miesiącach to samo zrobiłam z Facebookiem, również trzymając konto. To pozwoliło na uwolnienie czasu, nawet drobnych skrawków czasu, kilka razy po 5 minut, ale już to zrobiło ogromną różnicę. Szukałam dalej. Moją wielką pasją jest rower. Jeżdżę codziennie do i z pracy po 10 km w jedną stronę. W tym roku przejechałem już prawie 2100 km, z czego jestem niesamowicie dumna. Do tej pory słuchałam muzyki, aż w pewnym momencie wpadłam na podcasty. Na iTunes wyświetliłeś mi się w kategoriach, które przeglądałam i włączyłam. I tak się zaczęło. Słucham Cię codziennie jadąc do i z pracy.
Niecierpliwię się przy tym, że nie mogę usiąść i przesłuchać wszystkiego od początku naraz. Ale to dobrze, że nie mogę, że muszę sobie dawkować twoje podcasty. To mnie uczy cierpliwości i skłania do przemyśleń po każdym odcinku. Dziś wysłuchałam odcinka o neurointuicji. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczna za ten odcinek. Nie, jeszcze nie zrobiłam nic więcej poza napisaniem do ciebie i przyjrzeniem strony Łukasza. Łukasza, czyli gościa tego odcinka, zapraszam was serdecznie. Ale już wiem, że jest to ten kierunek. Ten, w którego stronę zawsze szły moje myśli i że tam znajdę wiele odpowiedzi na pytania, które w sobie noszę. Dziękuję ci za to niezmiernie. Opowiem ci jeszcze jedną historię sprzed kilku dni. Pojechałem jak zwykle do pracy rowerem. Prognoza pogody była raczej marna. 8 stopni, deszcz. Ale ja wychodzę z założenia, że jeśli rano jak jadę do pracy nie pada, to mogę jechać rowerem. Wrócić do domu przecież mogę mokra. Najczęściej jest tak, że albo udaje mi się trafić w okienka pogodowe, albo lekko kropi. Albo zapowiadany deszcz w ogóle nie przychodzi. Tym razem było inaczej. Dojechałam do pracy sucha. Wróciłam przemoczona do cna. Padało już, jak ruszałam spod pracy. Po kilometrze zaczęło lać. Zatrzymałam się na chwilę, ale nie przechodziło, więc postanowiłam wrócić w deszczu. Schowałam tylko telefon głęboko do plecaka, żeby nie przemógł. Zawsze go wożę na uchwycie na kierownicy. Włączyłam twoje podcasty i ruszyłam. Wysłuchałam do końca odcinka, który zacząłem słuchać rano i później włączył się kolejny losowy odcinek. Mam zasubskrybowane twoje odcinki i całą bibliotekę na telefony. Jeśli jest możliwość ustawiania kolejności odsłuchań, to ja jej jeszcze nie znam. Tym odcinkiem był numer 131, w którym opisywałeś swoją podróż pociągiem i podejście ludzi w obliczu utrudnień na kolei. I zauważyłam, jak zabawnie to się ułożyło. Słuchałam tej treści jadąc na rowerze w ulewę. Do tego dodatkowo solidnie zmoczył mnie autobus, który za szybko wjechał w kałużę. Miałam mokre absolutnie wszystko. Jechałam tak jakieś 9 kilometrów. Mogłabym dotrzeć do domu mokra, zła i zmęczona, ale dotarłam szczęśliwa i dumna z siebie, że w taką pogodę jechałam, że zrobiłam kolejne kilometry na rowerze, że wysłuchałam inspirującego podcastu, że być może jazda w taką pogodę pomoże mi się zahartować. Wszystko to jest kwestią podejścia. Moje było spokojne i radosne. W dużej mierze twoje podcasty są tego zasługą. Dają mi poczucie dobrze wykorzystanego czasu dla siebie, że nie tracę go na bezsensowne scrollowanie Facebooka albo Instagrama, tylko wykorzystuję go na słuchanie inspirujących ludzi. Niesamowicie ci za to dziękuję. Na koniec chciałbym też, żebyś wiedział, że masz swoich fanów i ludzi, którzy cię polecają offline. Tak jak pisałam, wyłączyłam się z Insta i Facebooka. Nie wnosiło to nic dobrego do mojego życia. Dlatego też nie śledzę cię tam na bieżąco. Nie udostępniam tam. Ale już kilku osobom w realnym życiu polecałam twoje podcasty. Przysyłałam poszczególne odcinki. Jako, że tego nie widać wprost, nie zauważysz tego na Facebooku ani Instagramie, to chciałbym, żebyś wiedział, że ludzie polecają sobie ciebie również offline. Na koniec mam ogromną prośbę. W podcaście numer 28 mówiłeś o tym, jak odnaleźć swoją pasję, na której można zarabiać. To był tylko częściowy zapis twojego warsztatu. Tak, moi drodzy, Karolina przypomniała mi, że nie wrzuciłem całego tego odcinka. Tak, cały ten odcinek, cały ten warsztat, w którym mówię o tym, jak odnaleźć swoją pasję, jak na niej zarabiać, na przykładzie podcastów, jest to mini warsztat prowadzenia podcastów, jest dostępny w grupie patronów Patronite Lepiej Teraz. Także jeżeli ktoś z was decyduje się wesprzeć Lepiej Teraz na Patronite, to otrzyma dostęp właśnie do grupy na Facebooku, tajnej grupy na Facebooku takich patronów i tam jest sporo kontentu, już nasze sporo, jest już kilka nagrań, które są dostępne tylko dla patronów Lepiej Teraz na Patronite. Także zapraszam. Karolina, bardzo ci dziękuję za ten list. Wniósł naprawdę wiele, wiele słońca do mojego życia obecnie, w tym momencie. Jestem ci bardzo wdzięczny za te lekcje, którymi podzieliłaś się też z innymi słuchaczami. No i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziesz inspirowała się i te podcasty pomogą ci w jakiś sposób dotrzeć do pracy i z pracy na rowerze na sucho już tym razem na sucho. Pozdrawiam cię serdecznie jeszcze raz. Mam jeszcze do was prośbę. Jeżeli macie jakieś historie do opowiedzenia związane z lekcjami, które poznaliście w podcastach Lepiej Teraz i chcielibyście się podzielić tą historią, w jaki sposób dany odcinek wpłynął na zmianę waszego postępowania, waszego życia i chcielibyście się podzielić, to wysyłajcie te historie na kontakt@lepiejteraz.pl. Chętnie się tymi historiami podzielę w zapowiedzi kolejnych odcinków. Także
Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego listu. No a teraz odcinek z moim dzisiejszym gościem, z Leszkiem Ciborem. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali, moi drodzy? Będziemy rozmawiali o drodze Leszka do tego, w jaki sposób prowadzić własny biznes, o tym, jak przejść przez trudne okresy w życiu, jak nie wypalić się, będąc przedsiębiorcą, który osiąga sukcesy już, jak mieć niezatapialny biznes. Tak, mówię o tym, jak mieć niezatapialny biznes, jak znaleźć radość w prowadzeniu nieciekawego biznesu też, to jest dla osób, które mają takie sytuacje. Dlaczego idea bycia niezniszczalnym, o tej niezniszczalności mentalnej mówimy, jest jedyną drogą, jak przetrwać kryzysy życiowe, jak poprawnie reagować, gdy na przykład oblejemy egzamin w życiu, gdy coś się nie uda, skąd się biorą nasze reakcje na trudne wydarzenia. Mówimy o syndromie Piotrusia Pana, o tłumieniu emocji i braniu odpowiedzialności za swoje życie. O wielu, wiele innych tematów jeszcze nie wymieniłem. Także moi drodzy, już więcej nie przedłużam. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej zapowiedzi. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Leszkiem Ciborem. Jak być niezatapialnym w życiu i w biznesie. Cześć Leszku. Cześć Radek. Udało mi się przyjechać do twojego pięknego miasta. Jak się okazuje, jest naprawdę piękne. Pierwszy raz jestem tutaj. Bielsko-Biała, no mały Wiedeń, jak to mówią. Mały Wiedeń, dokładnie. Chodziłem wczoraj wieczorem tymi uliczkami i myślałem sobie, Boże, jak to jest fajne, dlaczego wcześniej mi tu nie było. Ale powiem ci, że jak jestem wkurzony na miasto, bo akurat, nie wiem, rozkopują główną drogę, to tak ironicznie stwierdzam, że ten, kto nazwał Bielsko-Biała małym Wiedniem, nigdy w Wiedniu nie był, bo... Ale to fakt, że mamy w centrum miasta dużo elementów architektury typowej dla austriackiej, takiej z XVIII i XIX wieku. No właśnie, ja przyjechałem teraz do Bielska-Białej, ponieważ robię takie tour de Pologne, można powiedzieć, czyli robię wywiady z różnymi osobami w całej Polsce. Stwierdziłem, że nie będę robił tego zdalnie. Dlaczego? I tak chciałem zwiedzić Polskę, bo słabo ją znam. Ostatnio jeździłem trochę po Europie Wschodniej i na Bałkanach i teraz stwierdziłem, że będę w Polsce i pomyślałem, kogo ja znam takiego, kogo chciałem zawsze zaprosić do podcastu, albo często zapraszam do podcastu i lubię zapraszać. Pomyślałem właśnie o tobie, bo nagraliśmy już chyba nie jedną audycję razem. Prowadzisz kanał YouTube'owy. Może przedstaw się, powiedz najlepiej sam swoimi słowami, czym się zajmujesz. Okej, tak jak zacząłeś, no prowadzę kanał na YouTubie Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. To jest taka, jakby stała się moją główną marką, natomiast... Na co dzień prowadzę studio animacji i de facto studio animacji z moim kanałem są ściśle powiązane, dlatego że dzięki kanałowi pozyskuję klientów na animację, no i to się wszystko ładnie prawie trzeci kręci, do tego stopnia, że no jesteśmy w tym momencie, rozmawiamy w moim studiu. No właśnie, nie wiem jaki będzie efekt na Zoomie, którym właśnie rozmawiamy, na Zoomach, który rozmawiamy, ale pierwszy raz nagrywam moimi mikrofonami w tak profesjonalnym studiu, wygłuszonym. Być może nie będzie tego tak aż bardzo słychać, bo to są dobre mikrofony, natomiast no jest to duża swoboda, tak? Możesz w dowolnym miejscu stanąć i faktycznie nie ma tego znaczącego pogłosu, który jest w normalnych pomieszczeniach, ale to jest moje studio marzeń, które mi się marzyło od dwóch ponad lat, gdzie jak zaczynałem tego YouTube'a, to nagrywałem, wiesz, robiłem sobie tak zwany soundbox. Jak ktoś będzie bardzo dociekliwy i chce sobie nagrywać dźwięk, to wpiszę sobie na YouTubie soundbox i normalnie drewniane czy kartonowe pudełko się konstruuje, do którego wkłada się mikrofon, wytłumione pudełko, no i tam wkłada się głowę de facto i wiesz, i przez dwa lata albo tym pudełkiem, albo trochę większą wersją w cudzysłowie tego soundboxa posługiwałem się, no tylko po to, żeby doczekać się w końcu studia moich marzeń. To jest niesamowita historia, słuchaj, Rockefeller trochę. Mam nadzieję, że osiągniesz taki sukces. Słyszałem właśnie, że twoje studio wideo już ma takich naprawdę znacznych klientów. Wiesz co, no to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest taki dwa czynniki, które wpływają na to, jak budujesz jakiś biznes od zera. To jest przede wszystkim, no musisz mieć trochę szczęścia i przy tym cierpliwości. No trzecia rzecz, musisz być dobry, ale wydaje mi się, że to jest tak oczywiste, że jak jesteś po prostu słaby, no to nie wychodzi. Ale jak jesteś przyzwoity, dobry, masz fajną jakość, i udaje ci się osiągnąć określone zasięgi, na przykład tak jak właśnie ja sobie skonstruowałem kanał Przeciętny Człowiek, no to w tym momencie przy odrobinie cierpliwości i szczęścia znajdą cię klienci tacy jak
jak mnie, dlatego że obsługiwałem już kilka naprawdę dużych marek, choćby dla TVN-u robimy na 36.6 audycji z Ewą Drzyzgą, można zobaczyć nasze animacje, czy nie wiem, dla Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej robiliśmy, czy dla ministerstw robiliśmy programy różnego typu, no i wszystko przy użyciu tych metod animacji, metod nagraniowych. No i tak jak mówię, to już drugi rok ponad się kręci. Im większą cierpliwość się ma jako przedsiębiorca, właśnie taką wytrzymałość, a wydaje mi się, że o tej wytrzymałości też trochę będziemy dzisiaj mówili, tym przy połączeniu z przyzwoitą jakością będzie ci to szczęście, myślę, dopisywało. Tym bardziej, że na rynku no jednak ostatecznie przetrwają i cierpliwi, i ci, którzy robią dobrą robotę. Właśnie, Leszku, ty prowadzisz firmę, prowadzisz kanał YouTube'owy, prowadzisz też podcast. Co z podcastem? No mieliśmy 3-miesięczną przerwę, będziemy trochę zmieniać formę. Podaj nazwę podcastu jeszcze dla osób, które chciałbym. Podcast się nazywa Dobra Zmiana. No i można go znaleźć we wszystkich miejscach, gdzie podcasty się z reguły obecnie w tym momencie znajduje. Ale nie jest polityczny, trzeba to doprecyzować. Absolutnie nie jest polityczny. To jest trochę tak jak z niektórymi hasłami, niektórymi takimi powszechnymi słowami sformułowanie Dobra Zmiana zostało skradzione. Niejako przez... Wam. No, niekoniecznie nam wszystkim trochę. Trochę nam wszystkim, no nie? Że teraz się jednoznacznie kojarzy z jedną opcją. Ale nie będziemy rozmawiali o polityce. Dla mnie jesteś człowiekiem, który osiągnął sukces i wyraźnie osiągnął sukces dzięki swojej pasji. Zastanawiam się, w jaki sposób w ten sukces wpisuje się twój kanał YouTube'owy Przeciętny Człowiek i ciekawi mnie, co szło za stworzeniem tego kanału, bo jak oglądam te filmy, to rzeczywiście widzę, że jesteś człowiekiem, który pasjonuje się tym, co mówi, wie, o czym mówi. Nie słychać, żebyś czytał cokolwiek, przynajmniej dobry jesteś, no nie wiem, jak to jest w rzeczywistości za kulisami. Jaka idea szła za założeniem tego kanału? Czyli idea szła w dwie strony. To znaczy, że żeby przede wszystkim stworzyć dla siebie miejsce pracy. No to jest jakby każda osoba, która tworzy jakby jednoosobową działalność, tak, czy tworzy jakiś malutki biznes, de facto w pierwszej kolejności chce się wyrwać z tego ryzyka pracy na etacie. No, jakie są ryzyka pracy na etacie, możemy być może o tym pomówić, nie wiem, czy starczy nam czasu, czy w ogóle to będzie jakimkolwiek przedmiotem, w jakimkolwiek pytaniu. Natomiast no ci, którzy doświadczyli nieprzyjemności pracy na etacie, doskonale pewnie rozumieją, o czym mówię. I teraz przede wszystkim uciec od czegoś, to jest pierwsza rzecz, a drugie wyrwać się też, wiesz, z okowów niskiej płacy, poszukać dla siebie niszy i to niszy, która cię nie wypali, bo to jest dość istotne w momencie, gdy, wiesz, pracujesz na etacie, a zanim zająłem się YouTube'em, pracowałem na kontraktach menedżerskich, które de facto są takimi trochę bardziej rozbudowanymi etatami, tam się wystawia faktury, ale przypomina to etat, no nie? Miałem bardzo fajną pracę, bardzo fajną, dużą markę obsługiwałem marketingowo, ale problem zawsze pojawia się w momencie, gdy dosięgał mnie kryzys. Teraz jak rozmawiamy, mamy końcówkę września, z reguły kryzys mnie osobiście dosięga właśnie w październiku. W październiku mnie dopada sezonowa depresja. Nie zawsze. Nie kryzys finansowy, mam nadzieję. Tylko. Nie kryzys finansowy, ale klasyczna sezonowa depresja, a jeśli połączyć to z tym, że z reguły w większości firm końcówki roku są napięte, no to w połączeniu z presją, w połączeniu tego, że wiesz, mimo wszystko buduję komuś biznes, no nie, jakby wspomagam, buduję, zaczynam się wypalać. Wiesz, zaczynam się wypalać i nie radzę sobie z tym tempem, wiesz? I kwestia jest taka, że właśnie odpowiedzią na to jest swoje własne tempo, praca tylko dla siebie, możliwość zwolnienia, spowolnienia całych tych procesów, możliwość odpuszczenia, możliwość powiedzenia nie, nie chcę robić tego zlecenia, nie chcę robić tego tematu. Wiesz, te wszystkie elementy składowe sprawiają, że w momencie trudnym, a zawsze są we własnej działalności trudne momenty, no po prostu łapiesz ten oddech i jesteś w stanie odżyć, przejść ten bardzo trudny okres. No i właśnie dlatego się przede wszystkim zdecydowałem, żeby mieć tą ciągłość. Żeby nie było tak, że ja, wiesz, drugi rok dla kogoś pracuję, robię fajne zlecenia i wypalam się.
i wypalam się i po prostu mam absolutnie wszystkiego dość. Zamiast, wiesz, robić to, co lubię, a lubię, lubiałem te rzeczy, ale w momencie wypalenia po prostu emocje są bardzo silne i zupełnie niepotrzebne. A jak robisz coś dla siebie, odpuszczasz, przeczekujesz, pozwalasz, żeby sztorm się wyszumiał, no i wracasz do tego, co lubisz, co cię kręci. To jest bardzo kluczowa rzecz, którą powiedziałeś, że robisz coś, co budujesz jako element twojego biznesu w przyszłości na pewno i jednocześnie się nie wypalasz, bo robisz coś, co lubisz, bo i tak czytasz, bo kochasz czytać te książki, uwielbiasz je czytać, rozwijasz się. Ta wiedza przydaje ci się w życiu i w biznesie, a jednocześnie budujesz jakiś element swojego biznesu. I to jest właśnie kluczowa rada od razu dla słuchaczy, którzy zastanawiają się nad tym, że chcą osiągnąć sukces biznesowy, prawda? Albo robić coś, żeby zarobić pieniądze. Niech się zastanowią, czy oni się nie wypalą robiąc to, czy będą za 3 miesiące mieli w sobie taki sam entuzjazm, albo za rok. Słowo niezniszczalne, ja częściej używam słowa w tym kontekście akurat niezatapialne. No nie? Na zasadzie, bo zawsze jest moment, w którym się w jakiś tam sposób przytopisz, ale to jest dla mnie schemat niezatapialności biznesu, czyli właśnie raz, wszystko zaczyna się od tego, żeby odkryć też, co cię kręci, no nie? Bo to też jest dość istotne. Ja to odkryłem po latach szukania, trochę zagubienia, odkryłem to, że mega mnie kręci występowanie przed ludźmi i mówienie. No jeśli byłbym w stanie to połączyć, no to w jaki sposób mogę to połączyć? Pierwszą, najprostszą odpowiedzią było bycie trenerem. Tylko, że bycie trenerem, raz, nie jest łatwe, dwa, jest kłopotliwe. Wiesz, jak ci się zmienia trochę życie, na przykład, nie wiem, masz dzieci, rodzinę, a tu musisz ciągle cię nie ma w domu, ciągle jeździsz na jakieś szkolenia, plus no, rynek trenerów, w zależności też o jakiej dziedzinie mówimy, ale rynek trenerów w większości dziedzin jest, zaczynają się psuć, na przykład rynek sprzedażowy. Masz trenerów po firmach, które korzystały z wielu dotacji unijnych i potem dotacje się pokończyły i trenerzy zostali z umiejętnościami trenerskimi. No i sprzedają je za 500 zł za dzień, a to są takie stawki, które, no, na przeżycie, no nie? Na tej zasadzie. A nie po to zakładasz biznes, żeby, wiesz, urobić się i jeszcze niemalże nic z tego nie mieć. No więc bardzo szybko z tej trenerki stwierdziłem, że trzeba zacząć budować coś stabilniejszego, a z racji tego, że zdałem się na grafice komputerowej, potrafiłem połączyć fajne scenariusze, fajne mówienie, fajną wiedzę z grafiką, no to powstał kanał. Dobrze, ja trochę pociągnę, zanim przejdziemy do głównego core naszej rozmowy. Pociągnę trochę to, co powiedziałeś, no, ale są osoby, które słuchają nas teraz i chciałyby zarobić pieniądze chociażby na sprzedaży armatury łazienkowej. Dla nas nie brzmi to ekscytująco, ale czy taka osoba może znaleźć też coś ekscytującego w takim zajęciu? Na przykład ja myślę, że osoba, która lubi sprzedawać i mieć kontakty z ludźmi, mogłaby się odnaleźć w czymś takim. To znaczy, wiesz, słyszałem nie tak dawno hasło, nie pamiętam już w której audycji, że zarabianie pieniędzy dla niektórych jest po seksie najbardziej podniecającą czynnością, jaką można robić, będąc ubranym. I to jest zabawne hasło, natomiast faktycznie jest tak, że zarabianie pieniędzy może motywować wiele osób i te osoby mogą mieć silne motywacje, żeby się wyrwać z jakiejś tam swojej niszy zarobkowej i to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ktoś może mieć naturalną, to się tak trochę mówi, naturalną smykałkę do kupię taniej, sprzedam drożej, czyli do handlu. I to może tą osobę kręcić, po prostu sam fakt transakcji. To jest ten fenomen trochę jak, nie wiem ilu z twoich słuchaczy gra w gry komputerowe, ale jest cała dziedzina, cały gatunek symulacji ekonomicznych. I są ludzie, którzy po prostu uwielbiają grać w symulacje ekonomiczne, gdzie, nie wiem, budujesz park rozrywki, gdzie budujesz szpital, gdzie budujesz... SimCity, tak? Tak. No SimCity jest bardziej taką symulacją tak ekonomiczną, ale też jakby budujesz... Architektoniczną. Infrastrukturę, architekturę i tak dalej. Jakby masz te elementy dodatkowe, ale są stricte symulacje ekonomiczne, gdzie, nie wiem, zarządzasz siecią kolejową, tak? I wiesz, robisz to w grze, kręci cię to, no nie? Bo numerki rosną, masz, wiesz, szybko jesteś nagradzany tymi numerkami. No klasyczne mechanizmy po prostu, jakie są w grach. No i są osoby, które to po prostu
bardzo lubią i są te mechanizmy tego, że to jest w taki sposób kręcące, przenieść na życie, aczkolwiek no, życie jest mega bardziej zniuansowane niż gra i dużo trudniej o te, wiesz, dobre wyniki, ale ten pierwotny mechanizm tego, że cię to kręci, może pozostać, wiesz, to jest jakby jedna rzecz. Więc gra w Monopol chociażby. Gra w Monopol, no. Natomiast faktycznie no, nie jest łatwo znaleźć się w sprzedaży armatury, co cię kręci, ale na przykład sprzedaż tej przysłowiowej armatury, którą użyłeś, może być tylko środkiem do twojego celu, a twoim celem... Ja mam nic przeciwko armaturze, żeby nie było. No, no, ale może być konkretnym narzędziem do osiągnięcia twoich celów życiowych. Twoje cele życiowe to może być, wiesz, mając 40 parę lat, możesz sobie kupić, wiesz, domek z pięknym ogrodem, wychowywać tam dzieci, wiesz, mieć swoją rodzinę jak z obrazka, wiesz, nie przejmować się jutrem, nie przejmować się emeryturą, tego typu, mówiąc trochę kolokwialnie, doczesnymi problemami. Tak, być lokalnym baronem armaturowym. Na przykład. Lokalnym baronem. Używasz tego sformułowania i od razu już nie chciałbym być lokalnym baronem. Natomiast no to można też biznes po prostu traktować jako zwykłe narzędzie, tak, które służy do tego, żeby zapewnić tobie życie. No jest to wysoce indywidualistyczny sen, marzenie, natomiast można spojrzeć na to w ten sposób. Leszku, czy podoba ci się idea bycia wewnętrznie niezniszczalnym? Czy to jest jedyna możliwa droga? Taka na zasadzie droga, w której jesteś w stanie oprzeć się przeciwnościom losu, ale zawsze, gdy mówimy o byciu niezniszczalnym, zawsze się pojawia to pytanie, co cię może zniszczyć? No nie? Bo dla każdego będzie coś innego. Każdy będzie miał jakieś tam swoje inne wewnętrzne demony, bo jeśli mówimy o wewnętrznie niezniszczalnym, no to musimy zacząć od tego, co właśnie może cię zniszczyć. Jeśli słuchacze teraz mogą sobie indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie, czego się boisz. Jakie rzeczy nami tąpnęły, można tak powiedzieć, emocjonalnie w życiu? Co nas załamało? Co spowodowało, że przez lata nie możemy o czymś zapomnieć albo sami siebie każemy? No, właśnie do tego zmierzam. Chciałem od ciebie usłyszeć. Musiałbym rozgraniczyć tutaj dwie rzeczy, bo jakby jeśli nas coś złamało, no nie, w życiu, czy jakby coś nami tąpnęło, już czas dokonany i o tym wiemy, to w zasadzie to jest trochę lepiej niż jak coś nas łamie i o tym nawet nie mamy zielonego pojęcia. No, bo musimy dwie rzeczy rozgraniczyć. To, czego jesteśmy świadomi i powiedzmy te wszystkie kryzysy w życiu, które przechodzimy, one bardzo szybko stają się albo bolesną lekcją, albo lekcją, z której wynosimy właśnie taką trwałość, wiesz, siłę i potrafimy dzięki temu, idąc tą analogią do sztormu, prawda, jesteśmy w stanie obudować mocniejszy statek. Co nas nie zabije, to nas wzmocni nicze, tak? I nie do końca zgadzam się, nie do końca lubię tą sentencję nawet, powiem szczerze, bo ona ma pewien ukryty fałsz, mianowicie fałsz tej sentencji, powiedzmy płytka interpretacja tej sentencji, może pójdźmy w tą stronę, opiera się na tym, że jeśli coś nas nie zabije, to nas na pewno wzmocni i więc powinniśmy w domyśle kierować się ku rzeczom niebezpiecznym. I to jest fałsz. To jest jakby dużo bardziej podoba mi się sformułowanie, co nas nie zabije, to może nas poturbować w życiu i pozostawić poobijanych i tak naprawdę niewiedzących, co mamy z tym bólem, z tym cierpieniem zrobić. Wiesz, i to jest, wydaje mi się, też taki trochę problem współczesnych czasów. Jak już poruszyłeś ten temat, wiesz, interpretacji tak dość płytko różnego rodzaju powiedzeń, bo jak się wczytamy w Niczego, to on nie do końca to miał na myśli, on trochę inaczej, ten cały cytat przebiega inaczej, ten tok myślowy u niego przechodzi. Natomiast ten cytat jest właśnie wykorzystywany do tego, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I no powiedz to osobie, która, nie wiem, świeżo się rozwiodła, albo zmarł ktoś bliski z rodziny, albo biznes się posypał, wiesz, zbankrutowałeś. No jak ktoś by mi w 2008-2009 roku, kiedy zamykałem swoją pierwszą działalność, bo zbankrutowałem, powiedział, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to szlak by mnie trafił i po prostu nie wytrzymałbym chyba nerwowo, bo już byłem... A czasami ludzie tak robią właśnie, bo myślą, że to są słowa, które ich dadzą im otuchę. Znaczy, no można zrozumieć intencje oczywiście, natomiast myk polega na tym, że to jest takie czarowanie rzeczywistości, że jesteśmy niezniszczalni z
jakby... Że skorupa nam rośnie, że pancerz jest twardszy. Pytanie, czy chcemy mieć mocny pancerz? Taki właśnie w takim rozumieniu, że chcemy być twardsi wobec rzeczywistości, czy chcemy, żeby ta rzeczywistość w taki trochę bardziej już stoicki sposób, ta rzeczywistość się działa niezależnie od tego, w jakim my stanie jesteśmy i my ją tylko obserwujemy, czyli mamy ten dystans zdrowy do tego. I tu wydaje mi się ten sekret niezniszczalności jest, żeby nie, wiesz, być tym, jak w tym filmie 300, no nie, z Spartatą, który tam stoi, wiesz, i tych ciągle stawia opór i wiesz, ciągle walczy i wraca na tarczy, no nie, tylko właśnie, żeby umieć obserwować w sobie tą burzę, czy i na zewnątrz, i wewnątrz, co się dzieje, co tobą motywuje, jakie są przyczyny tego, co się stało, wiesz, co mnie rani, jakie mam schematy emocjonalne. O schematach emocjonalnych zresztą można bardzo dużo opowiadać, w schematach tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani i jak te automatyzmy działają, bo wracając do mojego podziału na płytkie, na płytkie i głębokie, jakby przeżywania. Właśnie rozmowa została przerwana na chwilę przez twoją żonę, tak? Bo czekałeś na coś. I właśnie jest taka sytuacja idealna. To się dzieje na żywo, moi drodzy. Tak, no moja żona zdawała dzisiaj kurs na prawo jazdy, podstawowe na kategorię B. I się martwiłeś, widziałem, bo patrzyłeś na telefon w czasie rozmowy. I się martwiłem, dokładnie, no i... Przerwaliśmy na chwilę rozmowę i Leszek zadzwonił. Bo się bardzo rozproszyłem, bo zobaczyłem, że dzwoni i bardzo się rozproszyłem. Nie zdała teraz, następny ma za parę dni, więc... No właśnie, jak myślisz, że w takich sytuacjach, bo takie właśnie sytuacje powodują, że często się załamujemy, jak sobie dawać radę z czymś takim? Czy pozwolić sobie na przeklinanie? No, wiesz. Wolić sobie, nie wiem, na jakieś wkurzenie się i załamać się, czy od razu, nie wiem, od razu praktycznie 5 minut po tym, jak gość powiedział, nie zdał pan iść i prosić kogoś o dodatkowe, nie wiem, jazdy czy coś takiego. Jak podejść do takiej sytuacji, kiedy gość nam mówi, oblałaś? No słuchaj, stereotypowo, jeśli na przykład, wiesz, mamy wybuch złości, no to jest to traktowane jako niedojrzałe zachowanie, stereotypowo. Myk polega na tym, że, wiesz, poklnięcie sobie, zwłaszcza, wiesz, w prywatnej przestrzeni, pozłoszczenie się jest najlepszym sposobem na szybkie rozładowanie emocji, które wezbrały, więc zawsze można to traktować, wiesz, w dwie strony, jako patologiczne, wiesz, patologiczną agresję, albo szybkie rozładowanie i po prostu idę dalej. No nie? Przytrafiła się burza sobie potrwała, pobyła, poszła. I teraz cały myk polega na tym, że nie postrzega się tego typu zjawiska w sposób głębszy. To znaczy, bo wspomniałem o patologicznych zachowaniach. I teraz patologiczne zachowanie to jest przede wszystkim, kiedy jesteś uczony tego, że takie zachowanie jest złe, trzeba w sobie je zdusić, i dusisz to zachowanie przez wiele lat. I to w zależności od tego, wiesz, stereotypowo inaczej to wygląda u kobiet, inaczej u mężczyzn podczas na etapie wychowania. Ale to jest temat, który akurat bardzo mocno zgłębiłem, jeśli chodzi o mój kanał, o całą taką wiedzę na temat tego, jak stereotypy funkcjonują. No i mężczyźni na przykład są uczeni tego, żeby wypierać emocje, żeby być takimi, wiesz, zimnymi, że stereotyp mężczyzny jest taki, że jestem zimny, opanowany, że muszę się opiekować najbliższymi, zawsze muszę być tym, który jest tym Spartatą, starczą i prawda, chroni. Mężczyzna nie płacze, dokładnie wypiera z siebie te emocje. I jak przychodzi moment kryzysowy, to nie jest tak, że wiesz, przejdzie burza i jest okej, tylko idąc dalej tą analogią, przejdzie burza i wiesz, i nagle jest powódź, nagle jest awaria kompletna, I wiesz, i facet się cały sypie, no nie? I sypie się w różne strony. On może się posypać w stronę, mam dalej wybuch agresji, przez tygodnie chodzę i po prostu wkurzam wszystkich swoją taką wrażliwością, byle co mnie wiesz, pobudzam taką, jak się mówi, wrażliwą skórę, no nie? Taką cieniutką, że dowolna szpileczka, a ja już jestem wściekły, no nie? I chodzę taki nabuzowany i nie wiem czemu, wiesz. I analogicznie od strony kobiet. Kobiety są wychowywane stereotypowo znowu i uczone tego, że dziewczynki mają być ładne, mają być czyste, grzeczne, ma być porządek wszędzie, ma być, wiesz, mają być perfekcyjnymi paniami domu i w momencie, gdy, wiesz, zdarza im się zrobić coś
znowu brzydkiego, tak? Pokląć, nie posprzątać w mieszkaniu, wiesz, być niedoskonałą panią domu, no to, to same... Problem polega na tym, że patologia pojawia się, kiedy ta złość, te emocje wewnątrz dotykają ciebie i ranią ciebie. Przykład z dziewczynkami jest tutaj bardzo charakterystyczny, zwłaszcza dla osób, które spotkają się z takim syndromem sobotniego gościa. To znaczy, że prowadzisz sobie swoje codzienne życie ze swoim partnerem. No i różnie to bywa w różnych domach. No nie macie mniejszy, większy porządek, mniejsze, większe zaległości. Z reguły w praniu jest ten, to jest bardzo stereotypowe, że zawsze pranie jakieś można zrobić, zawsze pranie czeka. Natomiast no, różnie to bywa. Czasem jest super idealnie wszystko wysprzątane, czasem trochę mniej. Ale w momencie, gdy ma w sobotę czy w niedzielę przyjść gość do was, to można zauważyć, jak stereotypowo różnią się reakcje mężczyzny, a kobiety na wieść o tym gościu. Sytuacja jest taka, że kobieta, która jest w taki sposób wychowana, ona po prostu rzuca wszystko, potrafi zrobić awanturę swojemu mężowi, wiesz, najbliższej osobie, która, awanturę dzieciom, wszystkim, bo ona teraz musi sprzątać. Dosłownie jest to takie postawienie do wojskowego drylu i pomyśl sobie, jakie to jest irracjonalne, że w momencie krzywdzisz swoich najbliższych, krzyczysz po nich, ustawiasz ich do jakiegoś bojowego rynsztunku, bo przychodzi obca osoba, która będzie, wiesz, oceniającym wzrokiem zerkała na mieszkanie. Ja już abstrahuję od tego, czy warto mieć porządek, czyli to jest zupełnie poza równaniem. Chodzi mi o to irracjonalne zachowanie w momencie, gdy kobiety się tak super spinają. No nie? Każdy chyba z nas ma takich znajomych, do których przychodzisz, masz, wiesz, porządek taki, że możesz, brzydko mówiąc, lizać z podłóg, a oni przychodzą, przepraszamy za bałagan, ci powiedzą, no nie? No to jak będziecie mieli dzieci, to zobaczycie, co to znaczy bałagan, no nie? Tak naprawdę, ale prawda jest taka, że to jest znowu na wyrost, to jest nasza taka polska skromność. To jest też przemieszanie stereotypu regionalnego, taka nasza polska... Może wszystko na pokaz też. Wszystko na pokaz, dokładnie. No fałszywa polska skromność. To są takie regionalne stereotypy, ale przede wszystkim ten mechanizm, który jest zaszyty w tym przypadku stereotypowo u kobiet, że kobieta jest postawiona, wiesz, do tego wojskowego wręcz drylu takiego porządkowego. Znowu, mężczyzna ma w drugą stronę innego rodzaju mechanizmy, że na przykład musi właśnie zdusić te wszystkie emocje, musi je przetrwać, musi je... Wiesz... Dobrze, Leszku, wiemy, jak jest źle, ale co zrobić, żeby było dobrze? No jak się zachowywać poprawnie w takich sytuacjach? Mówiliśmy w tej... Zanim mieliśmy przerwę, mówiliśmy o tym, że masz kryzysy, które dostrzegłeś. No i kryzys, który dostrzegasz, to jesteś już w jakiejś drodze, tak? Już wiem, że dzieje się coś źle, i teraz ode mnie zależy, czy coś z tym zrobię. Czy pójdę do specjalisty, czy zapiszę się na terapię, czy na terapię małżeńską, par, czy porozmawiam z lekarzem, czy to są problemy z odżywianiem, czy to są problemy z nerwami, z czym jest ten kłopot. No jestem w stanie mniej więcej powiedzieć już, no nie? Gorzej jak czegoś nie wiem. No i teraz mówimy o takich stereotypach, takich rzeczach, które nie wiemy, że są w nas, a nas wyniszczają. Więc gdy coś wiem, no to jest taki, można powiedzieć, prosty schemat postępowania. Diagnoza klasyczna i to od medycznej diagnozy możemy zacząć, czyli w tym przypadku możemy pójść do konkretnego specjalisty, lekarza, psycholog nie jest lekarzem, możemy pójść do psychologa, jeśli uważamy, że coś naszą sferą psycha jest nie tak, aczkolwiek psycholog może mieć część narzędzi diagnostycznych, ale nie będzie miał części narzędzi leczniczych, możemy pójść do terapeuty, a możemy pójść do psychiatry po prostu ze strefą psychy. I ze strefą psychy znowu jest ten brzydki, nieładny stereotyp, że wypiera się tą strefę psychy. Ten podstawowy problem polega na tym, że i to zwłaszcza, nie wiem jak to teraz jest wśród tam 9-latków, 10-latków, nie mam zielonego pojęcia. Mój syn jeszcze nie dotarł do tego wieku i mam nadzieję, że wtedy się dowiem i dowiem się, że było lepiej niż jak ja się wychowywałem, że nie ma tego podziału, że coś jest z tobą nie tak, z twoją strefą psychę, to znaczy, że jesteś chory albo jesteś zdrowy. Jest tylko ta dychotomia. Jesteś zdrowy, chory. Nie ma niczego pomiędzy. Czyli jak byłem mały, to zawsze optowało tutaj w tym regionie, że do Rybnika. W Rybniku był jeden z najsłynniejszych zakładów psychiatrycznych zamkniętych tutaj w regionie i tak się mówiło, no nie, no to do Rybnika, do zamkniętego zakładu, no nie, bo się źle czułem, bo coś się dzieje w domu niefajnego, no nie, a wiesz, dzieciaki mają różne problemy, często przenoszone przez całą rodzinę, i to jest bardzo złożony problem.
to strefa psyche, no nie? Te schematy emocjonalne. Zresztą mówimy o tym i to widać, że jak bardzo jest to zniuansowane. U różnej sile natężeniu jest to u innych osób. To wypieranie, te kłopoty. Czyli poczekaj, polecasz też taką terapię, bo to jest terapia albo rozmowa z psychologiem. Nawet kiedy wkurzamy się albo nie dajemy sobie rady z czymś, ale też polecasz ją wtedy, kiedy my mamy coś ukrytego, tak? Możemy nie wiedzieć, że mamy, tak? Tak to mam rozumieć? Znaczy, to trochę tak brzmi, że nie ma ludzi zdrowych, tylko są niezdiagnozowani, no nie? No właśnie, trochę tak to zabrzmiało. Słuchaj, Radek, no... Ty masz za sobą kurs coachingu, no nie? Wiesz mniej więcej, jak te mechanizmy działają, że coaching, taki zwykły, naturalny coaching, jaki się uczy w szkołach, na kursach coachingu, to jest taka, jakby powiedzieć, pomoc przedterapeutyczna, a brzydko mówiąc, czasem przyjaciel za pieniądze. Czasem się to tak kolokwialnie nazywa. Trochę w tym prawdy jest, natomiast coach ma lepsze narzędzia do prowadzenia rozmowy, do zidentyfikowania pewnych problemów, które są u danej osoby. Natomiast myk polega na tym, że każdy z nas ma problemy. No nie? Tak jest. Siłą rzeczy. Nie ma ludzi bez problemów. Są ludzie, którzy najczęściej wypierają problemy. No nie? Na zasadzie prowadzą hedonistyczne życie, mega wyluzowane, ale na jakimś etapie swojego życia coś się zmienia, bo cały czas się zmieniamy, cały czas coś się zmienia w naszej głowie. Jedną z animacji, którą realizowałem, była bardzo bardzo prowokacyjny taki temat poruszała, syndromu Piotrusia Pana w życiu. I ona bardzo, zaraz wytłumaczę do końca, o co chodzi, ale ona bardzo mocno działała na nerwy, działała, prowokowała osoby, które lubią ten syndrom Piotrusia Pana. A chodzi o to, że są to wieczne dzieci. To są na przykład 30-latkowie, którzy, czy 40-latkowie, którzy... jakby to powiedzieć. Jeżdżą elektryczną hulajnogą, tak jak ja? To nawet nie chodzi o to. Nie chodzi o to. No na zasadzie możesz mieć, wiesz, dowolne hobby. Natomiast chodzi o bardziej taką odpowiedzialność w życiu. Wiesz, potrafią jeszcze mieszkać z rodzicami, nie oderwali pępowiny nawet z tej strony. Mają absolutne, zerowe ambicje, żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć w życiu, wiesz. Ja wiem, że może to brzmi tak... Mówiąc o tym bardzo skrótowo, może się parę osób poczuć dotkniętym, dlatego że używam jakichś tam generalizacji i uproszczeń. Natomiast myk polega na tym, że syndrom Piotrusia Pana to są wieczne dzieci, które, wiesz, wylatują do tej Nibelandii, nie chcą wrócić, no nie, są straszone przez ten upływ czasu tego krokodyla z tym tykającym budzikiem, który tam wszystkich zje, przez Zgreda, kapitana Haka. Zresztą analogia jest w Harrym Potterze, no nie? Masz, wiesz, masz dorosłych Mugoli, no nie? I masz te dzieci w tej magicznej krainie. To jest jakiś taki odwieczny element w kulturze, który gdzieś tam się pojawia, do którego ciągle wracamy, o którym ciągle marzymy. No ale dzieciństwo się kończy. Ale ono nie kończy się dlatego, że my decydujemy o tym, że teraz jestem poważnym człowiekiem, od dzisiaj chodzę w krawacie, wiesz, i nagle się zmieniam. Transformację jakąś przeżywam. Ono się kończy w momencie, gdy coś wewnątrz nas się zmienia. Tylko myk polega na tym, zagrożenie bycia Piotrusiem Panem polega na tym, że my bardzo długo wypieramy te zmiany biologiczno-psychiczne i one nas doganiają w wieku 40-50 lat do momentu, w którym jesteśmy starymi, zgryźliwymi ludźmi, którzy kończą na terapii, bo na przykład, nie wiem, czują, że zmarnowali całe swoje życie. I nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Wiesz, i to jest zagrożenie. To na zasadzie, no, po co mi to mówisz, że się dobrze bawię, dobrze czuję, no nie? Jestem sobą, jest fajnie, po co mi tutaj wbijasz jakąś szpilę, no nie? No szpilę można by było wbić właśnie dlatego, że możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, że jest pewna ścieżka, pewna tendencja biologiczna, psychiczna do tego, że w którymś momencie ta biologia, ta psychika cię dogoni, i uświadomisz sobie, że na wiele rzeczy jest dużo za późno, że mając... Albo, że wyglądasz śmiesznie już po prostu. Albo wyglądasz śmiesznie, ale wiesz, mając 45 lat, jako na przykład kobieta, mając 45 lat, nagle się, wiesz, ocknęłaś, że wiesz, nie masz partnera, wypierałaś to i tak dalej, a w puli 45-latków dookoła ciebie, czy w podobnym wieku, nie ma już fajnych mężczyzn, no nie? Na zasadzie pozostali też ludzie z reguły, z jakiegoś powodu wyszli, że tak powiem, z takiej powszechnej dostępności.
No i to jest wiesz, jakiś kłopot. I nagle ci ludzie, jest ten dysonans pomiędzy rozwojem psychicznym, fizycznym, wypieranie własnej fizyczności, tego jak to się zmienia, wiesz, że ciągle jestem młody, ciągle jestem piękny, ciągle jestem zdrowy. Jest takie zjawisko dzidzia piernik, nie wiem, czy słyszałem. To chyba u ciebie gdzieś w regionie. Nie, to są takie właśnie kobiety, które mają powyżej tam 40-50 lat, które zachowują się jak dziewczynki i ubierają się tak troszkę i malują się też w ten sposób. I właśnie czuję się taki dysonans, kiedy patrzy się na te osoby, że coś tutaj nie pasuje, że nie ma tego zachowania zgodnego z wiekiem. Nie? Ale z drugiej strony możemy też odpowiedzieć w ten sposób, albo takie osoby mogą nam powiedzieć, a kim ty jesteś, żeby nam mówić, jak żyć, prawda, Leszku? No. Bo ciężko nam tak, mi ciężko oceniać takich ludzi, wiesz, bo ja w różnych sytuacjach w życiu byłem, nie lubiłem być oceniany i kiedy ktoś tego teraz słucha, może myśleć, kurczę, ci goście ponazywali to nas wszystkich, nie? Mają na to nazwy i dlatego to jest złe? Dlatego, że jest na to nazwa jakaś psychologiczna? To nie w tym rzecz. I właśnie tutaj pojawia się bardzo często ten protest, ten bunt tych osób, że zostałeś nazwany, zaszufladkowany, ja lubię swój sposób życia, kim ty jesteś, żeby mi mówić, jak mam żyć? Super, jestem absolutnie tego samego zdania, kim ja jestem, żeby ci mówić, okej? Okay? Natomiast chodzi o to, że ja często zestawiam ten styl życia z takim stylem życia, który jest odpowiedzialny. I teraz na czym polega, jest pewien kontrast, taką odpowiedzialność życiową, która opiera się na, z reguły przyjmuje takie dwie perspektywy. I ta odpowiedzialność jest bardzo silnie związana właśnie z byciem niezniszczalnym. Ponieważ jak jest się takim trochę mentalnym dzieciakiem, to z reguły skacze się z kwiatka na kwiatek. Robi się dużo rzeczy fajnych, ale robi się je płytko. Rzadko kiedy robi się coś w bardzo taki, wiesz, zaangażowany sposób. Dedykuje się swoje życie jakiejś karierze. Dedykuje się swoje życie jakiejś pasji, wiesz, rozwija się bardzo głęboko, jest się super ekspertem, super specjalistą w jakiejś dziedzinie. I trochę może to trąci jakimś tam utylitaryzmem, ale chodzi też o taką zwykłą odpowiedzialność za to, co robię, że na przykład ze wszystkich możliwości, jakie mam w życiu, bardzo często ludzie mają z tym problem, ze wszystkich możliwości, że mogę być youtuberem, mogę być podcasterem, mogę być trenerem, mogę być menadżerem, mogę być kierowcą, mogę pracować, wiesz, mogę być kucharzem i tak dalej, ze wszystkich tych dziedzin, które lubię, na przykład lubię gotować, lubię jeździć samochodem i tak, wiesz, jakby lubię dużo rzeczy. Podejmuję jakąś świadomą decyzję, że decyduję się na jakąś ścieżkę, objęcie jakiejś specjalizacji, chcę być w czymś naprawdę dobry. I to jest bardzo odpowiedzialny ruch, ponieważ rezygnuję z tych wszystkich, z tego całego potencjału, który jest nieskończony. Jest nieskończony potencjał i decyduję się na wybranie wąskiej ścieżki i świadomie rezygnuję z tych wszystkich rzeczy. Tak samo jak na przykład rezygnuję się, biorąc ślub, rezygnuję się ze wszystkich, z potencjału wszystkich możliwych kobiet, wszystkich możliwych mężczyzn dostępnych obecnie na matrymonialnym rynku, w swoim otoczeniu. Świadomie się rezygnuję, ponieważ dedykuję, poświęcam się temu jednemu związkowi, wiesz, 100% swoją uwagę, swoją wierność i myk polega na tym, że dzięki temu poświęceniu psychicznie jest się w trochę innym etapie, pojawia się inny poziom spełnienia, wiesz, nagle zaczynasz się spełniać zawodowo, zaczynasz spełniać się w związku, w relacji, to budujesz wyżej niż jedno piętro, no nie, jakby ten cały budynek, ten cały, wznosisz ten swój dom, budujesz tą swoją strukturę mentalnie, przez co trafiasz na wyzwania zupełnie inne, nieznane dla Pietrusiów Panów w swoim życiu i dzięki temu jesteś w stanie budować też właśnie swoją odporność. Pietruś Pan w momencie, gdy spotyka pierwszą trudność w swojej karierze, w branży, ucieka do innej, bo inna też mu się podoba, bo jest fajnie, bo sobie jako tako radzi w niej i gdzieś tam szuka się ciągle przyjemności też trochę, nagrody ciągle. To trochę tak jest. Trochę tak. Droga na skróty. Leszku, poznałeś takie osoby, albo czytałeś o takich osobach, na których możemy się wzorować, zastanawiając się, tworząc swoją własną wewnętrzną odporność? Wiesz co, wyznaję taką zasadę. Bardzo rzadko sam dla siebie szukam takich, wiesz, idoli, takich mentorów na zasadzie, no, chciałbym być jak ten człowiek. Ja doskonale wiem, że ja nigdy nie będę tak jak ten człowiek. Ja mogę ewentualnie, mówiąc trochę brzydko, małpować pewne zachowania, czy inspirować się pewnymi metodami podejścia. Ale wiesz,
to zawsze na dwoje babka wróżyła, jak sobie czytasz cytaty Marka Twaina, które są absolutnie doskonałe, albo wiesz, albo sięgasz do jakichś starych filozofów, młodych filozofów, do Marka Aureliusza, do Nietzschego i tak dalej. Myślisz sobie, kurde, ale fajni goście, no nie? Ale fajne rzeczy pisali, ale by, wiesz, siąść na piwie z nimi i pogadać. Prawda mogłaby być zupełnie rozczarowująca, tak jak przeżyłem swoje rozczarowanie, jak jeszcze fascynowałem się bardzo silnie fantastyką, jeździłem na różnego rodzaju konwenty tam na początku 2000 roku, no i pojechałem do Krakowa, jeszcze był taki konwent Krakon, no i tam fascynowałem się Andrzejem Sapkowskim, miałem, nie nazwałbym tego do końca przyjemnością, poznać pisarza. No i było to rozczarowanie, to znaczy nie była to taka osoba, jak myślałem, że jest, tak? Z książek absolutnie fantastycznych, wiesz, o fantastycznym przekazie, rewelacyjnie trafiającym, wiesz, i do młodych, i do trochę starszych osób, a jako osoba nie była to zbyt interesująca osoba, po prostu. No taki, wiesz, wujek z wąsem, no nie, rzuci jakimś rubasznym dowcipem, no nic specjalnego, wiesz, wyobrażasz sobie kogoś, a dostajesz po prostu zwykłą, przeciętną osobę, która oczywiście jest fantastycznym pisarzem, więc musi mieć to wszystko fajnie poukładane w głowie, ale na co dzień to jest po prostu zwykła, przeciętna osoba ze swoimi wadami, zaletami, przez co jest to rozczarowujące i wolę unikać tych rozczarowań. Wolę jednak, wiesz, przyswoić tą myśl, tak jak mówiliśmy wcześniej, co nas nie zabije, to nas wzmocni, i zastanowić się, czy to jest prawdziwe, czy to ma sens, czy mógłbym to wykorzystać u siebie w życiu, czy w ogóle poniosę tę radę dalej dla kogoś, no nie? Czy ona może być pomocna dla tych, którzy są bliscy, a jeśli jest niepomocna, to czy mogę ich przestrzec przed tym, żeby nie żyli według tejże maksymy, więc mega unikam robienia sobie takich mentorów, bo to jest bardzo szybka droga do rozczarowania. Dobrze, a czy są filmy na twoim kanale, które słuchacze mogą odnaleźć i w jakiś sposób będą nawiązywały do tematyki bycia niezniszczalnym? Wiesz, to jest taki film, Przestań być taki miły, No More Mr. Nice Guy, jak to się mówi po angielsku. Ciężko tam rozgraniczyć sformułowanie między miły a uprzejmy. To jest jakby nasze dość specyficzne rozgraniczenie, które w języku angielskim używa się słowa nice albo polite, ale to jakby to rozgraniczenie nie jest może tak wyraźne, a u nas jednak ludzie są, jak mówisz im przestać być miły, to co, ma być chamski? No nie, możesz być uprzejmy jak najbardziej, ale chodzi o tą asertywność, wiesz, o zachowanie swojej przestrzeni, że nie musisz na wszystko się zgadzać, wiesz, pokładać uszu, bo ktoś tak chce, no nie? Bardziej nie być frajerem, krótko mówiąc, w Polsce. No, tak, można tak powiedzieć, no nie? Na osiedlu byś tak powiedział, żeby nie być frajerem, no nie? Na osiedlu, nie dać się skroić, no nie? Na tej zasadzie, nie dać sobie wejść na głowę. To jest ważny film. To jest ważny film, ludzie go docenili wyświetleniami, ale to jest film, który przysporzył mi wiele ciekawej korespondencji na maila. Wiele osób po tym filmie pisało, że będzie próbowało, będzie, wiesz, starało się, co jest budujące dla twórcy, no bo oprócz tego, że tak jak na samym początku gdzieś tam zahaczyliśmy, że tworząc tego YouTube'a zasilam swój biznes w zlecenia na przykład na animację, co jest super, co jest dla mnie rewelacja, spełnienie marzeń, po prostu, wiesz, robię fajne rzeczy i pracuję przy fajnych projektach, to jeszcze do tego dostaję, wiesz, bardzo pozytywny feedback na niektórych animacjach. No i bardzo dużo też filmów zrobiłem na temat odporności emocjonalnej, schematów emocjonalnych przede wszystkim. Są już takie filmy głębokie, bo ja sobie dzielę filmy na kanale na takie... Płytkie to nie jest właściwe słowo. Filmy, które są bardziej takie omówieniem tematu po powierzchni i one idą dość szeroko, to znaczy są skierowane do szerokiej grupy widzów, a tematy, które gdzieś omawiam bardzo głęboko. I miałem kilka takich filmów właśnie, gdzie stricte zajmowałem się schematami emocjonalnymi. To jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony temat. Temat, który bardzo często rozgryza się na terapiach. I to jest temat, który jest bardzo zaniedbany w naszym współczesnym, wiesz, otoczeniu, a który wykańcza ludzi. Wykańcza ludzi do tego stopnia, że nawet nie wiedzą, co się z nimi dzieje, odpalają się pewne schematy i ty reagujesz najpierw, a dopiero potem ewentualnie przychodzi jakaś refleksja, co ja zrobiłem. Wybuch, nagły wybuch złości, no nie? Na partnera, albo
rezygnacja z pracy. Taka, wiesz, na zasadzie z dnia na dzień, no nie na zasadzie masz jakieś silne poczucie, że teraz muszę rezygnować i składasz wypowiedzenie i nikt nie wie za bardzo, co się dzieje i ty z dnia na dzień rezygnujesz z pracy albo rezygnujesz ze studiów, albo wyprowadzasz się, wiesz. Ludzie robią różne specyficzne rzeczy i potem się... Te rzeczy nie dzieją się tak często, ale te rzeczy się pamięta, no nie? Właśnie rzucenie pracy nagłe, rzucenie partnera, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, wiesz, wpadnięcie w jakiś taki schemat ciągłej ucieczki, wiesz, eskapizm do gier komputerowych, do jakichś używek. Zakupów. Zakupów, dokładnie. Dlaczego? No nie? Zawsze się można zapytać, dlaczego. Dla uważnych widzów jest twórca terapii schematów, który opisał 18 schematów emocjonalnych, Jeffrey Young, jeśli dobrze pamiętam, 18. On jest uznawany za takiego, z jednego z pionierów, który rozgryzł ten schemat. Więc jeśli mówimy o byciu niezniszczalnym, to możemy mówić właśnie o tym, że dobrze jest odkryć, co nieświadomego nami kieruje, bo to, co się wydarzyło świadomie, możemy już zacząć reagować, działać, no nie? Żeby nie być niewolnikiem rzeczy, o których nie wiemy tak naprawdę, a jesteśmy mimowolnie. Właśnie jedną z rzeczy, która jest fajna w terapii schematów i która też jest analogiczna gdzieś do samego nurtu stoickiego, to jest taka rzecz, żeby móc zaobserwować ten schemat. Po prostu, jak on sobie jest, tak jak my się w nim czujemy. Nawet są takie w terapii poznawczo-behawioralnej, są takie różnego rodzaju ćwiczenia, że opisuję, jak się czuję. No nie, po prostu prowadzę dziennik uczuć, dziennik emocji, wiesz, i to... To jest mega pokrewne do... W ogóle prowadzenie dziennika i pisanie swoich wewnętrznych myśli i schematów postępowania w ciągu dnia. To jest super terapeutyczne. To jest super terapeutyczne. To znaczy, nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest prowadzić codziennik. Natomiast dziennik taki, który jest odpowiedzią na twojego dołka, który jest bardzo intymną czynnością, tak? Bo nawet jak masz żonę, nawet jak masz męża... to w tym momencie mimo wszystko możesz tam zapisać rzeczy, które nie zmieszczą się w dziennej konwersacji. Albo nie ma na nie przestrzeni, bo czasem do pewnych trudności trzeba nie tyle dorosnąć, trzeba odpowiedniej przestrzeni. No nie? Nie każdy jest gotowy na usłyszenie, wiesz, jakichś trudnych rzeczy, a papier wszystko zniesie, czy jak ja robiłem, pisałem mail do siebie samego. No nie? I przez dłuższy czas miałem okres takich zmiany, transformacji w życiu. Po prostu było mi źle, siadałem, pisałem maila do samego siebie i myślałem o sobie w przyszłości, no nie? Że jeśli bym to odczytał, to jak sobie wyjaśnię to, co się wydarzyło. I w momencie, gdy zacząłem zastanawiać się, jak sobie wyjaśniałem moją ścieżkę postępowania, tego, co się wydarzyło, to momentalnie zaczynał się proces takiego leczenia, oswajania się z tym, lepszego zrozumienia i zrozumienia tego, że mogłem postąpić troszeczkę inaczej, mam głębszą refleksję na ten temat i tak, to jest super narzędzie terapeutyczne. I właśnie to jest to pokrewne, czyli jak masz schematy emocjonalne, obserwujesz swoje emocje i tyle. No nie walczysz z nimi, nie walczysz samym ze sobą, bo to jest najtrudniejsza walka, którą z reguły przegrywamy, tylko... Jak już jesteś taki, jaki jesteś, to zawsze możesz następnego dnia zrobić coś inaczej. No nie? Jakby postąpić wbrew tym schematom, ale nie na siłę. No nie? Nie w momencie, gdy one są no, tak potężne, że no, na nic nie poradzisz. Zdradziłeś jedną z najbardziej silnych technik. Dziękuję ci bardzo za to, bo ja od miesiąca prowadzę dziennik. To jest taki dziennik też taki praktyczny, co mam zrobić, co zrobiłem. Typowe takie stoickie, jak właśnie Marek Aureliusz prowadził swoje zapiski, myśli. I czasami, niektóre dni właśnie mam ochotę na taką rozkminę bardziej emocjonalną swoich własnych emocji. Rozkładam na czynniki pierwsze różnego rodzaju moje frustracje związane z kontaktami z różnymi ludźmi, bo wbrew pozorom, wbrew stereotypom, jakie krążą w internecie, nie jestem stoikiem, ale dążę do tego cały czas. I właśnie pisanie dziennika i zapisywanie moich konstruktów myślowych na temat różnych ludzi, jak to się tworzy, ja zaczynam leczyć się, dosłownie leczyć się właśnie z tej frustracji w stosunku do tych osób, które mnie w jakiś sposób, nie wiem, zraniły, albo ja uważam, że zraniły, wiesz, okazuje się, że wcale nie zraniły, bo one sobie po prostu takie są i tyle, i są w stosunku do każdego i nothing personal. Dokładnie, to znaczy fajne to jest, no nie, jak prowadzisz własny dziennik, tak czysto praktycznie, no nie,
Dzisiaj pokłóciłem się tam ze swoją partnerką, no nie? Ona powiedziała mi to, ja odpowiedziałem to. I wiesz, jak to piszesz jako... Zdajesz relację do dziennika. Jak to piszesz, to nagle zdobywasz tą perspektywę, ten dystans. No ale ona powiedziała mi to, a ja zareagowałem jak idiota ostatni, no nie? I po prostu zachowałem się mega, mega głupio, mega nieodpowiedzialnie. I na koniec, no nie? No to muszę ją przeprosić. No nie na tej zasadzie, ale w sensie masz już tą perspektywę, leczysz się, zaczynasz to rozumieć. Jest po prostu dużo, dużo, dużo lepiej. Więc ten dziennik jest świetną terapeutyczną metodą, czyli w tym całym procesie stawania się niezniszczalnym, przede wszystkim nie walczyć samym ze sobą, obserwować, co się ze mną dzieje, obserwować swoje ukryte schematy, próbować je, wiesz, zidentyfikować w takiej dynamicznej autorefleksji, bo jednak wykonujesz jakąś czynność, to nie jest, wiesz, siedzisz w fotelu i myślisz, tylko piszesz, jakby prowadzisz konwersację sam z sobą, zresztą pisanie jest taką dziedziną, która jest tożsama z myśleniem, czyli jakby najlepiej myślisz w momencie, gdy piszesz. I przynajmniej tak niektórzy filozofowie, czy niektórzy ludzie zajmujący się rozwojem tak twierdzą. Pisanie ręczne w ogóle na papierze, bo to jest kwestia też półkuli mózgowej, tego, która jest angażowana do pisania. To nawet chodzi o sam akt po prostu. Używasz więcej niż tylko używasz całego ciała, no nie? Pisanie odręczne też ma swoją taką charakterystykę, specyfikę. Aczkolwiek no nie znam się na tych mega niuansach samego pisania, ale wiem, że tak jest, że to pisanie pomaga myśleć. I jest tożsame niemalże z myśleniem. Ale ty tak mówisz, że wiesz, niektóre głoski mówią, że nie jesteś stoikiem, że ty uciekasz od tej szufladki, tak jak się mówi, że wszyscy ludzie są filozofami, bo myślą, tak? Mają zdolność do refleksji. To nie jest tak. To jest tak, że kilka razy złapałem się na takich bardzo emocjonalnych reakcjach i stwierdzam, że oszukiwałbym ludzi, mówiąc, że jestem stoikiem. Ciągle łapię się na właśnie takim... Na takich infantylnych, można nawet to nazwać, infantylnych, głupich reakcjach, gdzie angażowany jest ten gadzi mózg. No dobra, ale to wiesz, brzmi to teraz tak, jakbyś wiesz, używał stereotypu takiego, wiesz, super zimnej, zdystansowanej osoby. Nie, wiesz. Nie, ale to nie jest tak. To po prostu wiem, że mógłbym lepiej. Wiesz, mógłbym lepiej tą moją wiedzę wykorzystywać i nie zawsze się to udaje, aczkolwiek na pewno bardzo stoicyzm pomógł mi przy przeciwnościach, ale to nie jest rozmowa ze mną, bo na ten temat już wiele podcastów nagrałem, być może jeszcze nagram. Wolałbym się ciebie zapytać, czego ty najbardziej bałeś się kiedyś, gdy dorastałeś i czego boisz się teraz? Teraz po latach dobrze wiem, czego się bałem, wtedy nie miałem zielonego pojęcia, a przede wszystkim bałem się odrzucenia, odtrącenia. A problem polegał na tym, że jak byłem młody, to miałem taki mechanizm buntu bardzo silnego, gdzie sam wszystkich odtrącałem. Zanim oni to zrobili tobie. Zanim oni to zrobili mi, dokładnie. I to było, byłem dość takim konfliktowym 16-17 lat. Znaczy, konfliktowym w tym sensie, że nie prowokowałem do konfliktu, tylko miałem takie poczucie wyższości, wiesz, bardzo silne. Byłem zarozumiały bardzo, bardzo mocno, przez co, mówiąc w cudzysłowie, inni nie byli godni mojej obecności. Co jakkolwiek głupio nie zabrzmi, wiele osób tak robi, będąc dorosłym. Tak? Z czego to wynika? Jak myślisz, tak naprawdę, z czego wynika takie zachowanie u ludzi, którzy uważają się za lepszych od innych i to okazują, może tak, bo możesz sobie się uważać za lepszego, ale wiesz, co innego jest okazywać innym ludziom, ta potrzeba okazywania innym też. No, kilka czynników na to się schodzi. Przede wszystkim chęć udowodnienia przed sobą, że jesteś wart więcej niż zostało to zdefiniowane, no, w przypadku młodych ludzi przez rodziców. No nie? Jak już tak rozmawiamy sobie, to wiesz, no, nie miałem lekkiej sytuacji w domu rodzinnym i teraz po latach rozumiem, że to miało ogromny wpływ, wiesz, na to, na tej zasadzie. I jakby fakt bycia niedocenianym przez własnych rodziców, czy niezauważanym, no nie, jakąkolwiek rzecz zrobiłem, to wszystko było głupoty, no nie, dzieciaka i powodowało ten silny bunt, silne poczucie tego, że ja wam pokażę.
i tak miałem do 21, 22 roku życia, gdzie zabrnąłem ze swoją działalnością gospodarczą, pierwszą, w bardzo kozi róg. Miałem miejsce i wiesz, szansę do tego, żeby się wycofać z głupich decyzji, ale żyłem w trybie ja wam pokażę. Już bardziej dorosłym, tak? Mając 16 lat, nie masz zdolności do czynności prawnych, więc też niewiele możesz, no nie? Możesz co najwyżej tam się powymądrzać wśród znajomych, no nie? Ale jak masz tych lat 19, 20, no to możesz pójść do banku, wziąć kredyt, no nie? Jak masz jakieś... ja wam pokażę, no nie? Na zasadzie będę miał lepiej niż wy. Docenicie, zobaczycie, wiesz, za wszelką cenę. I to jest schemat, mówiliśmy o schematach emocjonalnych, to jest wyniszczający schemat emocjonalny, o którym nie miałem zielonego pojęcia, który sprawiał, że byłem wrażliwy, jak wiesz, jak małe misio, no nie? Go... Sam na siebie zostawiłeś pułapkę. Sam na siebie zostawiłem pułapkę. Oczywiście, bardzo często to tak brzmi, wiesz, jak się rozmawia z psychologami czy z terapeutami, brzmi, że wszystko można zwalić na rodziców, no nie? Wszystko można tam w etapie wychowania się stało. Nie, dlatego, że oczywiście rodzice mogą prowokować poprzez właśnie stwarzanie trudnego domostwa. Oczywiście jak najbardziej i to wiele traum ludzie noszą ze sobą do dorosłości, często właśnie niezaleczonych, niezrozumiałych. No ale duży też wpływ ma na to po prostu twoja osobowość. A twoja osobowość jest składową choćby tego, jakie masz DNA. Tyle, koniec, kropka. No to nie masz wpływu, to po prostu siedzi w tobie, nie zmienisz tego, czy też zmieniasz to, zmienia się to bardzo powoli, ale to też skutkuje tym, że twoja osobowość się trochę powoli zmienia w cyklach tam, bo za 5 lat możesz być trochę inny, za 10 lat możesz być trochę inny i to dosięga Piotrusiów Panów, którzy wypierają, myślą, że wszystko będzie cały czas tak samo. Jakby te psychobiologiczne zmiany, one są nie, są powolne, ale są nieuchronne. I twoja osobowość jest bardzo specyficznym zagadnieniem. O osobowości bardzo dużo jest nieporozumień w ogóle w całej przestrzeni popularnej psychologii, wiesz, tego jak się o tym pisze, jak się ją rozumie. Bardzo dużo osób odwołuje się w ogóle do teorii psychologii jeszcze opisanej przez Hipokratesa. Czyli, wiesz, odnośnie tego, że my jesteśmy złożeni z tych różnych płynów. On tam podzielił na flegmatyków, na sangwiników, na choleryk, sangwinik, flegmatyk i jeszcze tam jeden typ. W każdym razie on opisał te 4 typy. I do tej pory wiele osób w takiej potocznej mowie, no nie? Patrz, choleryk, no nie? Flegmatyk. I w ogóle słowo flegmatyk jest takim opisem, wiesz, osoby wolnej, takiej, co się zbiera i tak dalej. I wszyscy intuicyjnie rozumieją, co mamy na myśli, mówiąc flegmatyk. Aczkolwiek to jest absolutnie błędny sposób opisania osobowości, wiesz, danego człowieka. W ogóle osobowość jest, jest dość trwałym elementem, ale jest też skalą, a nie przypisaną łatką do danej osoby. Czyli ten najpopularniejszy podział obecnie introwertyk, ekstrawertyk i pośrodku ambiwertyk. To nie jest tak, że masz przyklejonego ekstrawertyka, to jesteś ekstrawertykiem w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko w niektórych sytuacjach możesz zachowywać się jak introwertyk i to zależy. I to jest najbardziej niesatysfakcjonująca odpowiedź w psychologii współczesnej, że to zależy od wielu różnych czynników. Więc problem polega na tym, że ludzie nie wiedzą, kim są. Mają bardzo słabe narzędzia diagnostyczne. Jak wejdziesz na internet i wpiszesz sobie na przykład jaką mam osobowość, to znajdziesz bardzo szybko 16 personalities test, tam INTJ, INTP, EMTP i te cztery opisy. No jest jakieś tam przybliżenie. Jest to nienaukowe przybliżenie, to jest po prostu taka poppsychologia. Trochę bardziej zaawansowany quiz niż, wiesz, niż na Facebooku. Rozwiążesz. On coś ci tam powie, jakieś tam uproszczenie ci zrobić. Tam znajdziesz jakiś e-nagram na przykład, bardzo popularny. Też tam parę złotych to kosztuje, albo są nawet darmowe te e-nagramy. To absolutnie nie ma nic naukowego w tym, co jest, ale też jakieś tam pomocna rzecz. Natomiast nawet jak sobie zrobisz taki test, to on może ci w czymś pomóc. To znaczy może ci pomóc zrozumieć naturę twojego postępowania, jakby przyczynę twoich niektórych postępowań. Natomiast obecnie mówimy o tak zwanej wielkiej piątce i to jest kanon w psychologii, dobrze przebadany, dający naprawdę takie przewidywalne rezultaty, przez co można powiedzieć, że jest on naukowy. O,
co bardzo ciężko powiedzieć w psychologii, że coś jest naukowe i jeszcze ma taki ten walor ścisłości, dość silny. Więc mówimy o Wielkiej Piątce i wszystkie testy psychologiczne oparte o Wielką Piątkę, może nie wszystkie, może użyłem słowa zbyt generalizującego, ale większość testów da przyzwoite odpowiedzi i warto je traktować poważnie. Co mam na myśli, mówiąc poważnie? I tak jak wspomnieliśmy na początku dyskusji, ryzyko nie jest w tym, że rozpoznasz już kryzys i możesz zacząć działać, tylko ryzyko jest w tym, czego nie wiesz o sobie, czego nie masz pojęcia. I ja na przykład, gdy robiłem sobie test, to mogę zdradzić tutaj, w oparciu o Wielką Piątkę, jest kilka różnych, pięć różnych wskaźników, później są mniejsze wskaźniki, ale tym wskaźnikiem charakterystycznym dla mnie, związanym z ludźmi, z podejściem do ludzi, było to, że wyszedłem w tym teście na skraju charakterystyki people, że nie jestem do ludzi, tylko jestem do siebie bardzo silnie i jestem, co automatycznie determinuje wszystkie takie zachowania, że nie lubię ludzi, nie lubię z nimi przebywać, traktuję ich jako gorszych od siebie. Tak jest, no nie? Na zasadzie... Jest socjopatą, tak? Tak, dosłownie, znaczy to nie jest narzędzie detektywistyczne socjopatii, ale będąc na skraju, przejawia się bardzo silne pewne tendencje. No i teraz, okej, jakby jak najbardziej się z tym zgadzam, to są moje prawdziwe odpowiedzi, nie modyfikowałem tego testu, no i takie coś wyszło, no nie? No i teraz co ja mogę na przykład z tym zrobić? Po pierwsze, dzięki temu, jeśli poważnie do tego podejdę, dzięki temu rozumiem wszystkie rzeczy, które działy się na przykład przez ostatnie 10 lat. Dlaczego odpychałem od ciebie ludzi, dlaczego traktowałem ich z poczuciem wyższości, ale też jestem w stanie zrozumieć, jak inne elementy mojej osobowości sprawiły, że ta cecha, która mogła mi mega w życiu przeszkadzać, i jak miałem tych 16 lat, tam 19 lat, mega mi to przeszkadzało, odtrącałem tych ludzi, bo mam taką osobowość, to nie tylko jest wina tych rodziców, którzy zbudowali jakieś takie poczucie niepewności we mnie i tak dalej, tylko właśnie to jest też cecha osobowości. To wszystko się wzmocniło i rzeczy, które sprawiały mi kłopoty kiedyś, teraz byś nie powiedział. Na zasadzie mam wielu współpracowników, którzy mówią, wiesz, rozmawiamy o tym teście, no nie? Pokazuję im te wyniki. Mówię, ty, tak jest niemożliwe, no nie? Fajnie się, i się współpracuje, i się rozmawia, i przecież robiłeś te teksty, to wymaga, wiesz, współpracy z wieloma osobami. I no, jakby jesteś fajny, fajnie do ludzi wychodzisz, no nie? No i okazuje się, że inne cechy mojej osobowości sprawiły, że nabudowałem wokół tej całej szkodzącej mi cechy, nabudowałem mechanizmy prewencyjne. Czyli na zasadzie, zanim kogoś ocenię, pozwalam sobie, wiesz, na po prostu dystans, ale wiesz, nie wyskakuję z ocenami. Jakby mam mechanizmy, które są oparte o jakąś tam myśl filozoficzną, o jakiś styl życia, styl bycia, żeby, wiesz, nie wyskakiwać pierwszy, nie być w gorącej wodzie kąpanym, nie odzywać się pierwszy, jak się na czymś nie znam, wiesz, nie mądrzyć się, kiedy wiem, że respektować to, że ktoś jest nie tyle starszy, ale ktoś ma większe, wiesz, doświadczenie i czerpać z tego doświadczenia, wiedzieć, gdzie jest moje miejsce w wielu, wielu sytuacjach. To jest mój automatyczny mechanizm, gdzie ja sam się trochę muszę, wiesz, klepnąć w tył głowy, uspokój się, siedź, z szacunkiem podejdź, bo może się dowiesz czegoś, czego jeszcze nie wiedziałeś. I właśnie to założenie takie, że osoba, z którą się spotykasz, na pewno wie coś, czego ty nie wiesz, coś mądrego. I może ci to przekazać, jest bardzo zdrowym takim mechanizmem. I to jest taki element, wiesz, jakiejś mojej filozofii życia. Ale to wszystko wynika, wiesz, to wszystko się nabudowało wokół takiej kryzysowej trochę cechy, no nie, gdzie odtrącam ludzi. Więc to nie jest tak, że tylko rodzice, tylko to jest złe miejsce, tylko po prostu osobowość, no tak, jesteśmy skonstruowani, każdy inaczej. Wracając do tego pytania, jak teraz radzisz sobie z takimi lękami, na przykład ze strachem? Jak pokonujesz go? Pokonujesz go w ogóle? Walczysz z nim? Tak, boję się. No wiesz, jakby każdy się boi czegoś innego w danym momencie życia. Jeśli na przykład ktoś ma kryzys w związku, no to boisz się, że związek rozpadnie, że będzie samotny i tak dalej. No ale nauczyłem się w toku różnych kryzysów życiowych i to jest super też właśnie taka stoicka praktyka, żeby przekuć ten lęk w taką determinację nie bojową, tylko taką determinację do działania, na zasadzie, że
Można to porównać do występowania na scenie. Ludzie boją się występować na scenie z różnych powodów. Mamy taki naturalny lęk przed występowaniem na scenie, nie dlatego, że powierzchownie to nas krępuje, tylko mamy społecznie zaszyty ten lęk, dlatego że przez tysiąclecia większość plemion było tak skonstruowane. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest hipoteza, to nie jest jakaś tam super naukowo potwierdzona, ale ta hipoteza mi się strasznie podoba. Przez tysiąclecia plemiona były tak skonstruowane, że z reguły był jeden lider, dwóch czasem walczyło, no nie, albo był lider i liderzy subgrup, na przykład łowiecki i tak dalej, i była liderka wśród kobiet, w zależności od tego, jak społeczeństwo było skonstruowane, ale z reguły było tak, że cała reszta miała siedzieć cicho, nie odzywać się. I myk polegał na tym, że przemowy publiczne w tamtym czasie to były przemowy w momencie, gdy byłeś osądzony. Tylko wtedy były przemowy publiczne. I dlatego to wywołuje taki pierwotny lęk, że jak jesteś wywołany publicznie do odpowiedzi, to uruchamia się ten pierwotny mechanizm, lęk, no nie, że teraz mam się tłumaczyć, bo będę skazany, tak, na wygnanie, nie wiem, coś skrzaniłem i tak dalej. I ten pierwotny lęk, niektórzy antropolodzy przypisują właśnie temu mechanizmowi, że przez tysiąclecia w plemiennym życiu przemowy publiczne były związane tylko i wyłącznie z sądem plemiennym. Oczywiście znamy te wszystkie kulturowe nabudowy obecnie, jak to teraz wygląda. Natomiast żeby ten lęk działał mobilizująco, trzeba dać mu wybrzmieć. To znaczy, ty się boisz, wiesz, że się boisz, dobrze jest z kimś o tym pomówić. Dobrze jest, wiesz... Nie dusić sobie lęku. Dokładnie, nie dusić sobie lęku. A najgorzej to wypierać chyba lęk. To jest chyba takie... No tak, jak wypierasz lęk, to bardzo często jest tak, że mechanizm wyparcia jest, mogę przywołać kilka kontrowersyjnych przykładów, nie wiem, czy wielu widzom słuchaczom się to spodoba, natomiast mechanizm wyparcia bardzo często się przejawia w sytuacji bicia dzieci na przykład, no nie? Zajmuję się trochę wychowaniem, wiesz, jakby wychowuję teraz już 3-latka. Regularnie bijesz, rozumiem. Biję tych, którzy biją, tak? Na tej zasadzie. Nikogo nie biję. Jestem absolutnym przeciwnikiem przemocy wobec dzieci, w ogóle przemocy w kulturze jakby powszechnej. Natomiast mechanizm wyparcia na przykład opiera się na tym, że są rodzice, którzy racjonalizują klapsy, no nie? Nie chcę zrobić z tego dużej dywagacji, dużej gałęzi w tym podcaście, ale mechanizm polega na tym, że byłem bity, wyrosłem na dobrą osobę, przez co, wiesz, i robisz to nieuprawnione połączenie, nieuprawniony logiczny ciąg z tego, przez co bicie nie sprawia, że osoby robią się złe, no nie? To jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że niebite dzieci wyrosną na złych ludzi. To znowu jest bardzo zła korelacja, nielogiczne rozumowanie, ale to jest rozumowanie, które jest oparte na wyparciu. Boisz się, że jeśli wychowasz dziecko inaczej niż jak ty byłeś wychowany, to jest ten ukryty lęk, który zduszasz w sobie jako rodzic, że jeśli wychowasz dziecko inaczej, to wyrośnie na zupełnie inną osobę, której ty się boisz, której ty nie rozumiesz, z którą ty się będziesz czuł niekomfortowo, źle. Na tym polega właśnie ten mechanizm wyparcia, że i dlatego racjonalizujesz... Wolimy mieć potomstwo na swoje podobieństwo, tak? Dokładnie, tak jak Bóg, Wielki Ojciec, stworzył wszystkich na swoje podobieństwo, tak w tym kontekście tej patriarchalnej kultury mężczyźni tworzą na swoje podobieństwo swoje potomstwo, przez to racjonalizują metody wychowawcze, które były od zarania dziejów stosowane, bo wtedy mam kontrolę nad sytuacją, wiem, kogo wychowam, a tak naprawdę to jest kompletne oszukiwanie siebie, bo raz, że nie wiesz, kogo wychowasz, bo dane dziecko, które się urodziło, ma osobowość, która jest składową dużej części genetyczną twojej żony, tam partnerki, ciebie, mężczyznę, ale też twoich dziadków, pradziadków i tak dalej. To jest ten cały miks. Więc jeśli na przykład twój dziadek miał nerwicę i był cholerykiem, no znowu używam Hipokratesa, no nie, ale był takim człowiekiem z bardzo cienką skórą, byle co go tam rozbudzało,
ty jesteś super stoikiem, wiesz, jesteś wyluzowany, masz fajne życie, wszystko poukładane, wiesz, wszystko pod kontrolą i nagle się okazuje, że twoje dziecko po prostu jest jakiś huragan i skąd on to ma? Jak to się stało? Może za mało go tam, wiesz, klapsów mu dałem albo za mało go dyscyplinowaliśmy na tej zasadzie, a tu się nagle okazuje, że po prostu to jest czynnik genetyczny, ale ty tego nie rozumiesz na tej zasadzie. I dlatego jak się nie znasz, to jesteś wrażliwy na kryzysy, przez co nie jesteś niezniszczalny. Więc ten element tej niezniszczalności to jest samopoznanie przede wszystkim. Więc te klapsy użyłem, to jest bardzo charakterystyczny element właśnie wypierania tych lęków, że jak wychowam kogoś innego inaczej, wychowam kogoś inaczej niż jak ja byłem wychowany, a jestem fajną przecież osobą, porządną, każdy lubi o sobie myśleć dobrze, no to wychowam kogoś kompletnie obcego, kogo nie rozumiem, kogo nie kontroluję, kogo się boję. Leszku, zbliżamy się już do końca powoli i mam do ciebie takie pytanie a propos niezniszczalności właśnie, bo nie przypadkiem wybrałem ciebie, żeby wspólnie ten jakby na twojej platformie umieścić kurs. Dlaczego ten kurs wybrzmiał w tobie? W jaki sposób wybrzmiał w tobie? Bo domyślam się, że każdego kursu byś nie umieścił na swojej platformie Ideamen TV. Pomyśl sobie o rozwoju osobistym, no nie? Czym to słowo jest rozwój osobisty? Przede wszystkim raz, dla każdego to jest coś innego, bo każdy jest w innym etapie, ale są pewne schematy działania. No, możemy je nazwać filozofiami, no nie? Sposobami życia. I teraz w momencie, gdy masz sprawdzoną filozofię, sprawdzony model funkcjonowania, myślenia, radzenia sobie z przeciwnościami, który ja osobiście uważam, że mega mi pomaga. Ten dystans, przede wszystkim ten dystans stoików, to jest coś niesamowitego, wiesz, takie właśnie umiejętność przetrwania tego sztormu, ale okej, no jest sztorm, tak? Dzieją się rzeczy w życiu, nad którymi nie mamy kontroli i tylko przejmowanie tej kontroli w miejscach, w których możesz, masz potencjał, znasz się, wiesz, jak coś zrobić. Spełniasz się w tym miejscu. Jeśli podejmiesz tą właściwą decyzję, zidentyfikujesz te miejsca i widzisz, że tu hulają sztormy, a niech się hulają, niech sobie hulają, ja sobie żyję po swojemu, mam swoje życie, ale mam też swoją odpowiedzialność, bo to jest właśnie mówiąc o tej odpowiedzialności, tych Piotrusiach, Panach i tak dalej, gdzieś tam, to też jest prowadza do stoicyzmu, bo stoicyzm to jest podjęcie decyzji, z czego ja rezygnuję, z angażowania się w co ja świadomie rezygnuję i przejmuję odpowiedzialność tylko za tą część, na której się znam. Ten ogród, który ja potrafię pielęgnować, pielęgnuję, a to, co się dzieje w ogrodzie sąsiada, może w jakiś tam sposób mi zaszkodzić oczywiście, więc mogę mu tam coś powiedzieć i tak dalej, ale to są już nie moje burze, nie moje wojny, nie moje bitwy do wygrania, nie moje problemy. I to nie w taki arogancki sposób, nie moje problemy. Tylko to są problemy, na które ja nie mam wpływu, bo ty masz inną osobowość, bo ty jesteś innym człowiekiem. Teraz to lepiej rozumiemy w ogóle, mając mechanizmy psychologii, rozumiejąc tą psychologię człowieka. Kiedyś oni to rozumieli bardzo intuicyjnie, bardzo tak na czuja, a teraz mamy... I niewielu ich było, co rozumiało. Niewielu ich było, a teraz psychologia nam mówi, że mamy tak naprawdę wpływ na bardzo wąską część tego, co się z nami na co dzień dzieje. I lepiej to dobrze wykorzystajmy, wiesz, nie złośćmy się na głupoty, no nie, jak jest jakaś burza, no to niech sobie tam będzie. Dlatego ten temat tak mocno ze mną siedzi, bo to jest mój temat, bo to jest temat, który mi pomógł, wiesz, wyjść z tych wszystkich dołków, kryzysów, zrozumieć siebie, ale przede wszystkim dać wybrzmieć emocjom, które, wiesz, człowiek wypierał przez tyle lat, a niech się dzieje. Trochę się wyzłoszczę, trochę się powkurzam, przejdzie, idziemy dalej. Także moi drodzy, kurs w dalszym ciągu jest na platformie niezniszczalni.ideament.tv. Dokładnie. Dobrze, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, więc zapraszam was tam na tą stronę. A Leszku, tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzięki wielkie. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcastlepiejteraz. Dołączając do grona patronów, otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie,
mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia wkrótce.